Byliśmy dzisiaj słabszym zespołem niż Legia. Legia wykorzystała swoje sytuacje. Myślę, że zabrakło trzymania się przy piłce, cierpliwości, też podzyskanych piłkach szybko je traciliśmy. Legia się tym napędzała, co powodowało naszą słabą grę. Nie uważasz, że ten mecz był trochę podobny do tego z Ruchem, tylko na odwrót? Że wy często prowadziliście grę, już wydawało się, że jest okej, a Legia wyprowadzała kontrę, czy tam groźną akcję i punktowała. Tak, tak. Szczególnie myślę, to było widać po tej bramce na 1-1. Gdzieś przejęliśmy kontrolę, straciliśmy bramkę na 2-1 i to trochę podcięło nam skrzydło. No, druga bramka padła po strzale z dystansu, odbita piłka i tam ktoś dobił tą piłkę. Tak, tak. Także no, nie wiem, no jutro będziemy mieli analizę, na pewno zobaczymy te bramki, wyciągniemy wnioski i będziemy wiedzieć, czego nie robić na Zagłębie. A powiesz, przy trzeciej bramce, tam nasi obrońcy się dosyć rozjechali, czy nie, problem z Murawą, czy po prostu przypadek? Nie ma co zganiać na Murawę, tu myślę, że mój błąd, biorę to na siebie i tyle. Dużo jeszcze jest meczów do końca, myślę, że każdy jest ambitny w drużynie i to miejsce jest jak najbardziej osiągalne jeszcze. Uważam, że mamy dobrą formę w tym momencie, wiadomo, jest ta porażka z Legią, przydarzyła się. Ale mam nadzieję, że pojedziemy na Zagłębie i się odkujemy. A jeszcze chciałbym, żebyś powiedział parę słów o atmosferze dzisiaj, bo pełny stadion, największa frekwencja w tym sezonie, jaka mogła być, tylko było czuć? Atmosfera jak zawsze niesamowita, to akurat kibice zawsze dają się 100%, to słychać, czuć. Myślę, że to jest marzenie dla każdego zawodnika grać przy takich trybunach. Tak, myślę, że drużyny się przygotowują pod to, bo czy Lech Poznań stanął niżej właśnie bocznymi obrońcami, czy dzisiaj Legia. Na pewno wymyślimy coś, żeby zaskoczyć kolejnych przeciwników. W ogóle po prostu nie zdążyłem przesunąć. Też myślę, że byliśmy źle tam poukładani i no bardziej przy gwalu.